całe pieniądze, jakie mam, poświęcam na swoje pasje, czyli notabene podróże, ale tak się składa akurat fartowo i szczęśliwie, że moje podróże i moja praca się bardzo ze sobą wiąże. W swoim życiu zawodowym zajmuję się szkoleniami, coachingiem, a to w perspektywie zwiększania efektywności współpracy w zespołach wielokulturowych, międzynarodowych. Czyli tak naprawdę często mam sesje z klientami, z dużymi korporacjami, z mniejszymi korporacjami, z prywatnymi osobami, które współpracują w środowiskach wielonarodowych i na przykład pomagam im upłynnić współpracę, dojść do konsensusu, mediując, oczywiście mając w tle cały czas, nie zapominając o tym, że do tego potrzebna jest niesamowita kompetencja międzykulturowa, ale też niesamowity zasób wiedzy z komunikacji i z komunikacji międzykulturowej.